PNA, proszę Państwa, jest bardzo ciekawym, kolorowym miejscu, to może nawet, może i niekolorowym, ale Państwo widzą tutaj szkołę muzyczną, proszę Państwa, wyższą, proszę Państwa, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, proszę Państwa. No i te bloki, bloczyska i pomiędzy tam moja szkoła brązowa, stara, Państwo zobaczą, jakie to wszystko wielkie i stare i że to dawno już było, Państwo zobaczą, nie mówiąc o tych murach po prawej stronie, bo tutaj po prawej stronie jest klasztor, jak będziemy tak szli, to skręcimy w prawą stronę i w uliczkę i ta zakonnica chyba idzie do tego klasztoru, tam oni wydają zupę 15 po 12 i nasza firma Google często chodzi, sprawdza, zagląda, co oni tam wygadują, co oni tam robią, jaka jest sytuacja, jaka jest historia, kto, skąd się to wzięło, że nie mają co jeść. No ale okazuje się, że to są też ministrantki, parafianki z klasztoru, parafianki z kościoła i one są głodne i potrzebują zjeść. No, to są siostry, siostra. W systemie rzymsko-łacińskim, w systemie rzymsko-łacińskiego kościoła. Co? Jako, że powiedziałam, że nie ma tu w Warszawie ludzi ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, no to więc to są tacy, którzy ciągle coś noszą, tacy, którzy ciągle coś dźwigają, no bo po prostu gdzieś, żeby się przespać, to trzeba gdzieś pod krzakiem, czy gdzieś w jakimś kącie, żeby może nie padało, żeby szczur nie pocałował w nos. Także to są straszne rzeczy, proszę Państwa, no dla kogoś, kto może nie widział, co to jest. No. Także tutaj dużo gości, dużo takich z Ameryki, z USA, Angloameryki, Białystok, to wcześniej widziałam, teraz jakoś tak nie mogę tego zauważyć, ale oni, Tamek z Tamka, ale oni, proszę Państwa, robią zdjęcia tutaj temuż Muzeum Fryderyka Chopina. Robią zdjęcia po co i czemu? Robią zdjęcia, żeby pokazać, że jeszcze Polska uświęca swojego artystę. Póki co artystów teraz już tutaj w Warszawie nie ma, tutaj raczej jest mydło i powidło, handel straszny. Handel strasznie wielki, handlują majtkami. A czym się da i lecą do Ameryki kraść kożuchy, coś lepszego. Światła, po co ci te światła, po co ci te światła? Może się komuś przydadzą te światła. Także tutaj do klasztoru, do tej zakonnicy Ani, ona się nazywa Ania, bo to po czym poznać katolicką zakonnicę na Tamce? Że ona mówi dzień dobry i do widzenia, ona to w ogóle... Była tutaj Litka, von Lipski i była ta Ewa Wielka z Grecji. Były na Wigilii, zdaje się, ale ona nie chciała ich przyjąć. Dlaczego? Bo one nie chodzą w ciągu roku, nie bywają tutaj w tej stołówce. To niby po co ona miałaby zaprosić jeszcze, żeby one mogły dostać paczki. No, paczki. A chytre, kute na cztery fronty babsztyle. Takie, jak to się mówi, służebniczki szatana diabła. No i ta von Lipski chciała tutaj rozkazywać tej Ewce z Grecji, że tutaj musisz dołożyć się, jak koczujesz, tutaj dostałaś zasiłek, dołożyć się. Jeśli koczujesz, dostałaś zasiłek, dołożyć się, no. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, no i Złota Kaczka. Złota Kaczka to w ogóle była tam restauracja za tym szarym, wielkim budynkiem, wiecie Państwo. I myśmy zawsze, jak tę szkołę ukończyłam, toś najpierw jedna szkoła, potem druga, potem trzecia. No dziecko i tak mądrzejsze jest od faryzeuszy zawsze. No to w pierwszą niedzielę miesiąca, o 12:00 szkoła się nasza spotykała z Mirosławą Wrześniowską, polonistką. No ale ta polonistka to u nas była pierwsza klasa, u nas to wszystko pierwsza klasa. Tak mówi Złota Kaczka. Nasza polonistka Wrześniowska cytowała, recytowała z pamięci Lolkę Prusa. Wszystko. Dziady Mickiewiczowskie. Dziady. Proszę Państwa, z butelką wódki w ręku. I butelka jako dyżurna. Proszę Państwa, do szkoły można tutaj też naszej iść. Butelka stała za oknem. Dyżurna butelka. Także proszę Państwa, już jesteśmy. Jesteśmy w kierunku BUW, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. I muszę Państwu powiedzieć, że tych szkół w życiu wcale nie trzeba dużo kończyć.
nic nie trzeba. Teraz widzicie Państwo, co się porobiło. Dziecko z przedszkola w USA obsługuje internet, komputer, telefon, wszystko. A tutaj ludzie, którzy są doktoryzowani, nie znają się na internecie, nie mają zielonego pojęcia i nikt nie przypuszczał, że takie opcje jak internet, że można przez internet bilet kupić, żeby pojechać, zapłacić, zorganizować, że są informacje, wszelkie informacje o wszystkim w internecie. Nikt tego nie przypuszczał, bo to nie tyle tylko, że ktoś tam coś napisze w internecie, ale internet ma opcje niekończących się linków, połączeń wszelkich. Państwo zobaczą, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stara Europa, stara Polska, że to się może komuś nawet zawalić, Państwo zobaczą. Ja myślę, że to się komuś posypie na głowę. No i muzeum, proszę Państwa, nasze muzeum. Zapraszamy do naszego muzeum. Muzeum Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra opowiada.